Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. W dzisiejszym odcinku podcastu Na Celowniku będziemy kontynuować tematy związane z policją i z dość specyficznymi działaniami tak naprawdę policji. Moim i Państwa gościem jest starszy aspirant sztabowy Grzegorz Cichy Mikołajczyk. Witam serdecznie. Witam serdecznie Ciebie, Artur, witam Państwa. Grzegorz jest byłym antyterrorystą, obecnie partnerem w bezpieczeństwie Twoim i Twojego biznesu. Posiada szerokie i głębokie tak naprawdę doświadczenie ogólnie w mundurze, ale zwłaszcza oczywiście w tej działce związanej kiedyś anty, dzisiaj jak się to nazywa, kontrterroryzmie, i o tym między innymi będziemy rozmawiać, ale rozmawiać też będziemy o tym, jak sobie mundurowi radzą po przejściu do cywila, bo wielu z nich ma pomysł na siebie i niech te nasze rozmowy też będą pewnego rodzaju inspiracją dla tych, którzy być może do kroku takiego ważnego w życiu się szykują, bądź się nad tym zastanawiają. Powiemy też, co Grzegorz robi obecnie. Porozmawiamy też o pewnych marzeniach i porozmawiamy też o jego książce, która tak naprawdę jest jeszcze świeżą i młodą pozycją, a myślę, że jest o czym rozmawiać. Zgadzasz się, Grzegorzu? Tak, w zupełności się zgadzam. Aż ciekaw jestem, o co będziesz mnie pytał? Cieszę się, że to powiedziałeś, bo to kolejny raz udowadnia, że scenariusza jako takiego rozmów nie ma i są te rozmowy czysto spontaniczne. Dobrze, Grzegorz, jak to się w ogóle stało, że gdzieś tą miłością do munduru zapałałeś? Czy to może nie była wcale miłość, a z jakichś innych powodów pociągnęło cię w tą stronę? Dzisiaj już po tylu latach wiem, że to jednak chyba była miłość. Chyba. A no właśnie, powiedz jeszcze, ile lat w mundurze byłeś tak naprawdę i ile już poza mundurem też jesteś, bo o to zapomniałem zapytać. W mundurze byłem lekko ponad 16 lat, ale tak naprawdę ten mundur noszę do dzisiaj, tylko troszeczkę już przekształcony na białą koszulę, na spinki, na krawat i na marynarkę. Także tak ten mundur gdzieś mi towarzyszy non-stoper. I pytałeś, czy to była miłość? Myślę, że tak. Dzisiaj wiem, że to była miłość. Ja miałem jakieś, ciężko tutaj powiedzieć, ale podejrzewam, około, to była szósta klasa szkoły podstawowej, piąta, szósta. Ciężko tak sprecyzować na chwilę obecną, ale coś we mnie zaświtało. Dzisiaj nie wiem, co to było. Nie potrafię powiedzieć, ja nie potrafię nazwać tego po imieniu, że jednak jak zobaczyłem żołnierzy, policjantów, tych ludzi, którzy te mundury noszą, gdzieś mi to zaczęło imponować. Później z biegiem lat, jak zacząłem dorastać, wiedziałem, że to jest chyba ponadprzeciętność, tak to sobie nazwałem, i właśnie ta ponadprzeciętność, żeby być kimś innym, wyróżniającym się spośród otoczenia, kolegów z podwórka, gdzie wszyscy byli tacy sami, jednakowi. Jak ktoś grał w piłkę, wszyscy szli grać w piłkę. Ktoś ćwiczył karate, wszyscy szli na karate. Tylko wiadomo, to się później ludzie wykruszali. A dla mnie jednak ta ponadprzeciętność zawsze była taka imponująca i to mnie tak zaczęło wciągać. Zaczynało przynosić efekty. Tam gdzieś jeszcze o sport zahaczyłem, też zaczęło to przynosić efekty. I tak jednak poszło. I okazało się, że to... I pojawiło się harcerstwo, tak? Tak. To dużo wcześniej pojawiło się harcerstwo. To jeszcze bardziej zbudowało, że to jednak to... Ale w tym harcerstwie też osiągnąłem jakiś już poziom. Tak jak wszyscy, chciałem go polepszyć, powiększyć. Szkoła charakteru? Zaczęło mi brakować. Zawsze gdzieś chciałem czegoś więcej. I tak mam, tak naprawdę mam do dziś. Tak, to jest, dzisiaj też mogę głośno o tym powiedzieć, że to była szkoła charakteru. I rozumiem, że stałeś się dorosły i te marzenia stwierdziłeś, że warto zacząć realizować. Tak, dokładnie tak. I zacząłem je realizować. Jak to przysłowiowo też się mówi, kłody pod nogi,
jak zacząłem stawać się troszeczkę lepszy od kolegów, lepszy od otoczenia, sprytniejszy, silniejszy, szybszy, zacząłem osiągać jakieś sukcesy, czy w sporcie, czy w tych takich sprawach, nazwijmy to w cudzysłowie, militarnych, zacząłem być zauważany przez moich takich, można powiedzieć, tych pierwszych przełożonych, zacząłem też tracić tych przyjaciół, tych kolegów, że jednak ta mentalność nasza taka, ona towarzyszy mi do dzisiaj, że jak się komuś lepiej gdzieś zaczyna, może nie tyle co w tamtych czasach powodzić, bo ja wtedy nie myślałem o takich, można powiedzieć, środkach finansowych, tylko bardziej o samodoskonaleniu siebie, o satysfakcji, o dążeniu do celów i pokonywałem te tak zwane kłody pod nogi, no to jednak to towarzystwo zaczęło się wykruszać i a ja się jako młody chłopak w tamtych czasach się bardzo tym też przejmowałem. Dzisiaj absolutnie się tym nie przejmuję. Ale chyba jest coś w naszej trochę polskiej naturze, że ktoś, kto wychodzi trochę przed szereg, zaczyna mieć problemy. Tak. Ja się z tym miałem styczność dokładnie z tym, co mówisz. Jako młody chłopak, jako żołnierz, jak byłem w wojsku, w zasadniczej służbie, w policji miałem z tym styczność. Później jak trafiłem do jednostek antyterrorystycznych, też miałem z tym styczność. Dzisiaj pracuję w biznesie i też mam z tym styczność. Dokładnie to jest taka chyba mentalność. Ciężko mi to zrozumieć, bo jeżeli komuś z mojego otoczenia się wiedzie, odnosi sukcesy, to tak naprawdę biję mu brawo i biorę z niego przykład. No wynika to najpewniej z jego ciężkiej pracy, tak? Czasem oczywiście jakiegoś elementu szczęścia, ale czyli może ta zazdrość, zawiść niestety we wszystkich kręgach się pojawia, a nie jesteś wcale pierwszym, z którym rozmawiam, czy to w ramach podcastu, czy w ramach innych rozmów, który niestety no taki smutny wniosek trochę podnosi, ale przejdźmy może do tych radośniejszych rzeczy. W tej policji to szybko tak się udało, że poszedłeś tam, gdzie chciałeś, czy znowu niestety jakieś problemy się pojawiały, zanim wylądowałeś pod oddziale? Tak, żeby nie być monotematyczny i nie powtarzać w kółko, tak naprawdę do dnia dzisiejszego, jak obiorę sobie cel życiowy, który wiem, że jak go osiągnę, daje mi taką satysfakcję, a za satysfakcją idzie zdrowie, szczęście, uśmiech. Dzisiaj też wiem, że i pieniądze. To ja z tym miałem do czynienia tak naprawdę chyba przez całe życie, z małymi wyjątkami. Do policji trafiłem po ciężkich naprawdę próbach. Pierwsze podejście do policji. Nie dopuścił mnie psycholog, jak się później okazało. Jak byłem na niego zły, tak później mu dziękowałem, bo to tak tylko wtrącę szybciutko. Odrzucił mnie psycholog, bo na rozmowie psychologicznej no, zasygnalizowałem mu, że chcę zostać komandosem, chcę być takim ponadprzeciętnym, że mnie taka służba wojskowa podstawowa w ogóle nie interesuje. Ja chcę później iść do policji, chcę zostać później też policyjnym komandosem. No i on mi oczywiście wydał pozytywną opinię, ale w adnotacji zaznaczył po odbyciu służby wojskowej. Pewnie sobie pomyślał, jak tak chłopcze chcesz być komandosem, to idź do tego wojska, tak jak wszyscy w tamtych czasach chodzili do zasadniczej służby. Wyjdziesz i będziesz dalej chciał pójść do policji, to pewnie pójdziesz, a jeżeli zrezygnujesz, no to twój wybór. I tak się stało. Z wojska jeszcze ciepły byłem tak naprawdę. W cywilu od razu poszedłem na testy, wszystko przeszedłem w mgnieniu oka, miałem wtedy bardzo dobrą formę sportową. W wojsku też się przygotowywałem, także testy do policji, jak się okazało, wszyscy musieli pisać testy dodatkowe, ja już to miałem wszystko zaliczone, od razu skierowanie na badania lekarskie. No i udało się trafić do tej mojej upragnionej policji. W tej mojej upragnionej policji, jako chłopak ambitny, dziękujący światu, Bogu, wszystkim możliwym ludziom dookoła, za to, że już w końcu zostałem tym policjantem, idę do antyterrorki. Kolejne kłody pod nogi. Aż musiałem napisać raport o zwolnienie, bo jak już pojawiła się nutka nadziei, to mnie komendant rejonowy nie puścił, bo miał braki. I miał tak naprawdę gdzieś moją karierę, moje plany, moje marzenia. No ale to taki już wątek, ja go tam bardziej szczegółowo w książce mojej opisuję. A jednak się zlitował. Udało się dostać do antyterrorystów.
I tam moja kariera tak naprawdę potoczyła się błyskawicznie. Ale to dlatego, że byłem właśnie ambitny, wiedziałem, czego chcę, nie patrzyłem na kolegów, bo już miałem wcześniej doświadczenia, że zakładałem, że jak uda mi się w antyterrorce osiągnąć sukces, to 70% kolegów stracę. I się w ogóle nie pomyliłem, ale to już byłem dojrzałym facetem, już byłem też żonaty, już miałem dziecko, już troszeczkę na świat patrzyłem inaczej. Szedłem swoim kierunkiem. Grzegorz, dobrze, za chwilę przejdziemy, bo chyba to będzie główna jakby część naszej rozmowy. No poniekąd myślę, że dla słuchaczy chyba najciekawsza, ale takie dwie jakby obserwacje, które chciałbym wtrącić i ewentualnie jakbyś się mógł odnieść, o ile oczywiście zechcesz. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę może i też możesz dziękować i ja też poniekąd swoją drogę też tak zaczynałem, że zawsze jednak ta służba zasadnicza bądź jej kiedyś tam równoważna, na przykład kandydacka poza resortem obrony narodowej, mimo wszystko dużo dawała tej osobie, bo na pewno sam osobiście wykorzystywałeś wiele elementów. Nie wiem oczywiście, jak dokładnie wyglądała twoja służba zasadnicza, ale mimo wszystko przychodzi człowiek, który w pewien sposób w jakimś tam stopniu, nie mówię, że bardzo, ale jednak jest już trochę przygotowany i to pomaga, może inaczej, noszenie różnych mundurów na pewno może pomóc. I druga taka kwestia, to co powiedziałeś o tym komendancie, no z tym niejednokrotnie też w różnych rozmowach się spotykałem, czasem i tam, i no każdego z nas myślę, że gdzieś to tam spotykało, że ten przełożony właśnie patrzy pod tym kątem niestety, że to jemu ma się zgadzać w jego etacie u podwładnych, a zapomina o bardzo ważnej rzeczy, że instytucja jest dobrem nadrzędnym, ma swój cel, ma swoją misję i temu powinno być wszystko podporządkowane, a nie żeby on ewentualnie jeszcze swojemu wyższemu przełożonemu mógł zameldować, że jest w pełni ukompletowany i zdolny do wykonywania zadań. Nie wiem, jak ty to może inaczej to widzisz. Wiesz co, dzisiaj z perspektywy już dorosłego, dojrzałego faceta po takich właśnie przejściach, ja tego komendanta rozumiem. Myślę, jakbym był dzisiaj na jego miejscu i miałbym jasno określone kryteria zarządzania jednostką organizacyjną w rejonie, to nie patrzyłbym na marzenia, na plany młodego chłopaka, młodego policjanta świeżo po szkole, po szkoleniu podstawowym, tylko bym dbał o funkcjonowanie rejonu. Ja wówczas, w tamtych czasach byłem na niego wściekły, zły, obrażony, ale dzisiaj patrzę na to troszeczkę inaczej, że tak do końca nie dziwi, dzisiaj już nie dziwię mu się, że nie chciał mnie puścić, ale i tak mimo wszystko no jednak zlitował się. A pytałeś też wcześniej o służbę zasadniczą wojskową. W moim przypadku, osobiście tylko i wyłącznie w moim, służba wojskowa mi bardzo pomogła. Pytałem o to, Grzegorzu, pytałem o to, bo słuchają nas to, co wspominałem, być może te osoby, które myślą o przejściu na emeryturę, ale pewnie słuchają nas również ci, którzy dopiero do służby się wybierają, szukają swojej drogi. I chciałbym, żeby też nasza rozmowa, nasze przemyślenia też im być może pomogły i żeby zrozumieli pewne może mechanizmy i pewne etapy, które tak naprawdę należy przejść, bo obaj mamy takie podejście, że to wszystko, co ląduje pod naszymi nogami i co większości osób mogłoby się wydawać właśnie tymi kłodami, o których mówiłeś, dla nas to są stopnie, które mogą pomóc tak naprawdę w zrobieniu kroku dalej, tak? Więc wydaje mi się, że jest, nie wiem, czy to zabrzmi nieskromnie, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to ważne, o czym teraz mówimy. Tak, tak, nawet pozwolę stwierdzić, że jest to bardzo ważne. Niby czasy się trochę zmieniły. Większość tego pokolenia takiego wypośrodkowanego dzisiaj, odnoszę się do ciebie i do mnie, jest zadowolona, że została zniesiona zasadnicza służba wojskowa, ale myślę, że od dnia dzisiejszego wzwyż, czyli dalej, ta służba wojskowa tak naprawdę zacznie być doceniana, czyli zacznie jej brakować i tak naprawdę już się toczą
dyskusje, rozmowy o przywróceniu zasadniczej, tylko być może nieobowiązkowej służby. No, weszła właśnie ustawa tak naprawdę o obronie ojczyzny, więc tam regulacje dotyczące tej nieobowiązkowej służby są. Ostatnio słyszałem jakieś doniesienia, jeden z polityków rzucił, że będzie obowiązkowa. Oczywiście zdementowano to, ale coś, co zdementowane zostało wczoraj, nie znaczy, że już dzisiaj nie jest nieaktualne bądź aktualne w drugą stronę. Tak, ja osobiście nie widzę wdrożenia w życie bez jakichś takich mocnych porażek obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Do tego musiałaby zostać powołana, podejrzewam, w dzisiejszych czasach nadstanowa żandarmeria wojskowa, też zasadnicza. Dzisiaj zupełnie czasy się pozmieniały. Dzisiaj, według mnie, dzisiaj służba wojskowa bez odpowiedniego nadzoru, zasadnicza, zaznaczam, myślę, że byłaby wylęgarnią dealerstwa, alkoholizmu, samobójstw i tak dalej. No, ciężko tutaj, to jest tylko moje zdanie. Grzegorz, ale nie patrzymy trochę w tym momencie, jeśli tak mówisz, bo tak się nad tym zastanawiam, czy nie patrzymy trochę przez pryzmat trochę bardziej naszych czasów, gdzie bardzo często szkoleniem kadra zawodowa wychodziła, władze przejmowały dziadki, no i zaczynała się ta nieformalna strona funkcjonowania wojska. Ja mam tylko tak naprawdę jakby jeden pomysł, jedną odpowiedź na to, co mówisz, bo oczywiście pewne zagrożenia z tego świata cywilnego zawsze mogą się przenieść i nie będę tego negował. Ale dobrze zorganizowany proces szkolenia, i nie chodzi o to, żeby człowieka zamęczyć, ale odpowiednio go wyszkolić i żeby on widział w tym sens i co może mu to przynieść, wydaje mi się, że w pewien sposób może ograniczać te zjawiska niepożądane, tak to ładnie nazwijmy. Tak, może, oczywiście zgadzam się z tobą, ale zaznaczam i też twoje słowa też zaakcentuję mocno, dobrze zorganizowany system. Mhm. W moich czasach, tak jak wspomniałeś, 96 rok, tak naprawdę mnie życia nauczyła fala. Fala wzmocniła moją psychikę, fala udowodniła mi tęsknotę do domu, fala mi udowodniła wartość życia. Wtedy nie szkolenie w wojsku, chociaż szkolenie też mieliśmy, ale to szkolenie było na tyle mało wartościowe, na tyle mało skuteczne, mi zaczęło bardzo szybko. Ja już do przysięgi po 6 tygodniach wiedziałem, że wojsko nie jest dla mnie. Okopywanie, sprzątanie, rejony. Ale fala dała mi przysłowiową dupę konkretnie. Stamtąd z wojska wyszedłem już dojrzały psychicznie facet, ale dzięki właśnie fali. Ja tego nie pochwalam, to należy to potępiać, oczywiście, że tak. Ale tak naprawdę ze mnie mężczyznę w wojsku nie zrobiło wojsko, czyli szkolenia, tylko po prostu fala. Ja trafiłem do policji, ja dalej nie umiałem strzelać. Ja dopiero nauczyłem się strzelać, zrozumiałem, czym jest strzelanie, obsługa broni, nawet nie w samej policji, ale dopiero w jednostce antyterrorystycznej. Dopiero tam odpowiednio mnie uświadomili, przygotowali, czym jest strzelectwo taktyczne. Muszę powiedzieć, że no, tak cię słucham oczywiście i cały czas analizuję i też sobie notuję. Jednego elementu w sumie nie przewidziałem do naszej rozmowy, a myślę, że jest ważny i sobie go zapisałem, aby gdzieś na końcu poruszyć, ale on trochę zaczyna nam tutaj kiełkować. Bo chodzi mi tak naprawdę o znowu problem systemowy de facto, czyli o kompletne niewykorzystywanie w naszym kraju potencjału, jaki funkcjonuje właśnie w osobach, które są już poza służbą. Te osoby, czego jesteś jednym z przykładów wielu, doskonale sobie radzą na rynku cywilnym, na rynku prywatnym, często w tej skomercjalizowanej, sprywatyzowanej części bezpieczeństwa. I prawda jest taka, że w sumie coś podobnego powiedziałeś, co chcę teraz powiedzieć, że teraz pewnie dopiero odczuwasz, że zarabiasz, tak? Bo pewnie nie wcześniej, ale nie do tego zmierzam, bo wydaje mi się, że wykorzystanie tego kapitału, tego potencjału, o którym mówię, wielu ludzi można by naprawdę zdecydowanie dobrze wykorzystać do właśnie czegoś takiego jak przywrócenie
Już abstrahuję i pomijam, czy to miałoby być obowiązkowe, czy nieobowiązkowe, ale właśnie w wykorzystaniu do szkolenia tych ludzi pod różnym kątem, bo na pewno dzisiejsze takie szkolenie nie mogłoby wyglądać, jak wyglądało właśnie jeszcze w naszych czasach. Świat się zmienia, technika się zmienia, a przede wszystkim również o tych rzeczach piszesz w swojej książce. Nasze służby mocno też się zmieniły. Ja przynajmniej tak na to patrzę, nie tylko wojsko, ale inne służby także, ze względu na udział w najróżniejszych misjach. No to oczywiście wynika to z naszego jakby przewartościowania, przekierunkowania i zmiany naszych sojuszników, tak? Bo braliśmy udział w misjach chociażby i na Bałkanach, i na Bliskim Wschodzie. Tych doświadczeń nie można bagatelizować, bo w tych ludziach naprawdę jest potencjał i wydaje się, że naprawdę jest spora, tutaj w cudzysłowie, armia ludzi, której moce są niewykorzystane, delikatnie mówiąc. Dokładnie, tak jak zaznaczyłeś pod koniec, spora. Nawet bym dodał bardzo, bardzo spora. Ja już przerabiałem, Artur, różne fundacje, różne stowarzyszenia, organizacje i dzisiaj jestem pewny i świadom tego i nie mam za to do nikogo pretensji, bo wiem, że dzisiaj nie jest możliwością u nas w Polsce zagospodarować wszystkich emerytowanych żołnierzy, policjantów. Po prostu się nie da. Ale ja nie mówię o wszystkich, bo umówmy się, każdy inną jakość też niesie, tak? No nie czarujmy się. Każdy miał też inne motywacje przy przyjmowaniu się do służby. Motywacje w jej trakcie i motywacje przed samym odejściem, a potem po odejściu. Niemniej dużo jest osób, które są na swój sposób aktywne i chciałyby jeszcze coś ciekawego zrobić, a tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nawet nie tyle, że pomysłu nie ma jako takiego, bo te pomysły i tak zawsze, jak już wypływają, to oddolnie. No właśnie. Ale nie ma jakby tego pola, tej platformy, gdzie faktycznie można by to realizować. Jedyne takie miejsce, oczywiście są to, co wspominałeś, znam co najmniej dwa miejsca, które starają się pomóc byłym mundurowym odnaleźć się w nowym świecie, w nowych realiach. Ale tak naprawdę, no, jakbyś dobrze policzył, ile poszło na wyszkolenie ciebie, nie wiem, Nawala, wodza z gromu, kogokolwiek z nas tak naprawdę, to są ogromne pieniądze, które oczywiście w bezpieczeństwie nie możemy tak do końca przeliczać. Ale ten pieniążek dalej mógłby jakby pracować na rzecz bezpieczeństwa państwa, nie? Ale zobacz, te osoby, co wymieniłeś, ci ludzie nie mają problemów z funkcjonowaniem dzisiaj na rynku. Ale dlaczego? Ponieważ były tak naprawdę w formacjach czy jednostkach dość profesjonalnych, nawet jeżeli one też miały swoje mankamenty i to były też osoby, które w pewien sposób nie bały się i się wyróżniały. Ja tutaj rzuciłem tylko paroma przykładami, tych przykładów mógłbym podać więcej, inne musiałbym podawać x, x, x i x, bo niektóre osoby oficjalnie oczywiście się nie przyznają do tego, co robiły. Trzymają to gdzieś same dla siebie, a swoje doświadczenie oczywiście dalej wykorzystują. Ale chyba przerwałem ci jakąś myśl, przepraszam. Tak, myśl to też kontynuujesz moją myśl, bo też wspomniałeś o czymś takim, jak być może ludzie nie mają pomysłu. Ja uważam dzisiaj, że z dniem podjęcia decyzji, że odchodzisz na emeryturę z jednostki wojskowej, już niekoniecznie czy specjalnej, musisz już rozglądać się i umieć poruszać się na rynku cywilnym. Dzisiaj, tworząc taką strukturę, że państwo zadba o byłych emerytów z jednostek wojskowych czy policyjnych, dalej z tych ludzi zrobi, to nieładne, co powiem, ale dalej będzie z nich robić nieudaczników. Zobacz te osoby, których ty wymieniłeś, o których można jeszcze w setkach wymieniać, którzy tak Odeszli ze służby i doskonale sobie radzą. A dlaczego sobie radzą? Bo są ambitni, bo są odważni, przede wszystkim są też skuteczni. A my, dając jako system naszego państwa, dając taką furtkę, dobra, odchodzisz na emeryturę, to będziesz miał tam jako szkoleniowiec, załóżmy w tej jednostce wojskowej. To ten człowiek dalej, który nie wyróżniał się, który po prostu ja dążę do mentalności, do naszej mentalności, naszego narodu,
ludzi, bo ja tych ludzi ze służb, z wojska, z policji znam tysiące i większość jest takich, że po prostu nam się to należy. Ja bardzo szybko zrozumiałem, że mi się co należy? Mi się należy wypłata, bo to jest moja praca. Ale później niestety musisz sobie poradzić. Komu się uda gdzieś tam do jednostki wojskowej jako instruktor po misji czy po akcjach i tak dalej. Oczywiście, ale z dniem, już powiem dalej, odejścia na emeryturę, ty już musisz mieć zagwarantowane, co ty chcesz dalej robić, gdzie ty chcesz pójść. I sobie to musisz po prostu wypracować jako twój kontrakt, jako twoja przyszłość. Na rynku cywilnym już ci nikt tego nie da. No nie, jesteśmy oczywiście w cywilu rozliczani trochę inaczej, przy czym ja bym chciał doprecyzować, że marnujemy ten kapitał, ten taki pozytywny u tych ludzi, którzy jeszcze chcą i to nie chodzi o to, aby nad nimi parasol roztoczyć, chociaż poniekąd tak, ale o tym za chwilę, ale żeby pokazać tym ludziom, że jeszcze są potrzebni i żeby wykorzystać to, co w nich samych zostało, bo rzucając mundur nie rzucasz tych umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które przez lata nabyłeś, często ryzykując zdrowiem i życiem. Jedynym miejscem chyba na dzisiaj, gdzie udało się to spożytkować, to chyba powracający do służby chłopaki z jednostek specjalnych, którzy poszli po prostu do WOT-u, tak? A tak poza tym nie ma żadnych systemowych rozwiązań, aby wskazywać. To nie chodzi o to, że załóżmy, że rocznie odchodzi, rzucam 10 tysięcy mundurowych, to musimy znaleźć gdzieś miejsce dla 10 tysięcy ludzi. Nie. Niech tych etatów będzie dużo, dużo, dużo mniej, ale żeby ci ludzie się starali, żeby właśnie przyszli najlepsi i żeby były te możliwości, bo moim zdaniem ten kapitał niestety jest zmarnowany. Pojawia się też inna rzecz i ona jest trochę bardziej związana z twoją jakby ogólną profesją, czyli z policją. Doskonale sobie zdajesz sprawę, kiedy ty odchodziłeś, kiedy odchodzili twoi koledzy i moi. Niestety propozycje nieraz dostawali bardzo szybko i to nie za takie pieniądze, jakie dostawali wcześniej. I wiesz, o czym mówię, tak? O przejściu na drugą stronę i wiele takich przygód niestety jest udokumentowanych i potem się niestety też jeździ po swoich kolegów. I to nie chodzi o to, żeby dobra, to będziemy go opłacać, żeby nie przeszedł na drugą stronę. No ktoś, kto będzie miał przejść na drugą stronę, to i tak przejdzie, nie? Przynajmniej takie jest moje zdanie. Ale to już jest charakter człowieka. Tak, dokładnie. Jeżeli jesteś w stanie przekupić kogoś, kto służy, to ja nie widzę w ogóle powodów i podstaw, a nawet jestem przeciwny, żeby takim ludziom później proponować jakąkolwiek taką pracę dodatkową, żeby mógł jako emeryt się gdzieś poukładać. Absolutnie nie. Ale na to nie mamy wpływu i my nie wiemy, dopóki taka rzecz się nie zadzieje. Nie wydarzy. Dokładnie. To znaczy wiemy, bo właśnie druga myśl mi uciekła, bo powiedziałem o pewnym parasolu. Wyobraź sobie, że jednak załóżmy, że siadamy we dwóch do stołu i mamy pewne rozwiązania systemowe czy założenia do takich rozwiązań spisać. Powiem szczerze, jednym z pierwszych moich założeń, które wyszłyby ode mnie, byłoby to, że musi być nad tymi osobami rozwinięty parasol, ale parasol, powiedziałbym, taki bardziej kontrwywiadowczy, żeby właśnie te osoby nie miały dziwnych kontaktów, żeby wiedzieć tak naprawdę trochę, czym się zajmują. Niestety znowu trochę trzeba się pozbyć prywatności, ale w służbie na swój sposób bardzo często musimy się pozbywać pewnych swobód obywatelskich, gdzie obywatel nie zastanawia się nad pewnymi rzeczami, a mundurowy już niestety musi. I wydaje mi się, że właśnie taki parasol musiałby być rozciągnięty, zwłaszcza wobec tych osób, które bardzo szczególne kwalifikacje nabyły, czy to w kwestii broni, czy to w kwestii materiałów wybuchowych i innych wysoce specjalistycznych tak naprawdę umiejętności. No myślę, że my jako kraj polski nie mamy wystarczających sił i środków, żeby taki nadzór, nawet myślę w tym minimalnym zakresie, zastosować. Bardziej mamy nadzór, jak już ta osoba coś dokona, jest w kręgu podejrzewanych, to wówczas tak. Ale to już jest... Tylko, że to jest nasza porażka trochę, nie? Jako cywil. Jest to trochę tak, ale Artur, ja dzisiaj patrzę troszeczkę inaczej na służby. Ja dzisiaj patrzę z perspektywy przedsiębiorcy. Wcześniej powiedziałeś o takiej rzeczy, jeszcze wrócę szybciutko, że tym ludziom nikt
nie jest w stanie niczego konkretnego zaproponować, jeżeli odchodzą na emeryturę. Ja nie widzę związku, żeby taki obowiązek u nas w kraju powstawał. Oczywiście ja za te słowa będę gdzieś tam przez środowisko potępiony, ale taka jest prawda i postaraj się mnie zrozumieć, bo jeżeli masz 35 lat, 40 lat, odchodzisz ze służby i głośno krzyczysz na forum, że jesteś emerytem, zainwestowali we mnie tyle pieniędzy, kraj polski nie jest w stanie się teraz tym jakoś to wykorzystać. Chcesz powiedzieć, że kłóci się to z tym, że ta osoba tak szybko odeszła z munduru, tak? To po prostu, dokładnie. To po prostu, po co odchodzisz? Zostań jeszcze dłużej. 40 lat dzisiaj ludzie mają 40 lat, walczą w klatkach za pieniądze. No to prawda. To prawda. Także Grzegorze, bardzo ciekawy wątek i ja myślę, że może byśmy kiedyś go bardziej rozbudowali i pociągnęli w innej rozmowie, a nie chciałbym, żebyśmy mieli poszkodowane te wątki, o których bardzo chcę powiedzieć, czyli kwestii, no, których już wspominałem, tak? Pokrótce, jakbyś mógł powiedzieć przede wszystkim o tej anty- czy kontrterrorystycznej robocie, jak to dzisiaj wygląda. Być może jakbyś mógł też słowem komentarza powiedzieć, co według ciebie jest na plus, co jest na minus. Jako taka ciekawostka dla słuchaczy, parę razy nasze drogi w życiu się przecięły i to w dość różnych okolicznościach, ale zawsze się przecinały, kiedy mieliśmy ten uśmiech na ustach, nie? I był w nas entuzjazm, więc no, pamiętam cię jeszcze też z tych czasów, kiedy w mundurze chodziłeś i no i powiem tak, i było okej. Okay. Dobra, przejdźmy do tego i jakbyś mógł się uzewnętrznić. Pytasz plus i minus. Bardzo, bardzo pytanie, powiem tak jak w biznesie. W Polsce biznes ma oblicza dwa. Dobra i zła. Antyterrorka, służby tak samo mają oblicza dwa. W moich czasach, w twoich czasach i jeszcze przed nami nikt nie patrzył na pieniądze, każdy patrzył na satysfakcję, oddany był służbie. I to było na plus. Ale zarobki były na minus. Dzisiaj, pytasz o czasy dzisiejsze, dzisiaj antyterroryści, bo do tego się odniosę, bo to środowisko znam najlepiej, nie patrzą na służbę, patrzą to, co im się należy. Pieniądze, wynagrodzenie, wolne, odszkodowania, dostają lepszy sprzęt, uważam dzisiaj, za co też pewnie będę potępiony. Nie umieją tego w odpowiedni i prawidłowy i skuteczny sposób wykorzystać. Za naszych czasów, Artur, jakbyśmy mieli ten sprzęt, to naprawdę jakość nasza i skuteczność wzrosłaby, myślę, o 300%. Ale to ja nie chcę oczerniać dzisiejszą tą młodzież antyterrorystyczną, bo to jest też zupełnie inne pokolenie. I dzisiaj ci ludzie, którzy dzisiaj służą albo za chwilę będą służyć, mówię o tym pokoleniu, odejdą, bo jeszcze dzisiaj jest mnóstwo ludzi starej fali, co służy, to ich nie tykam. Jak oni odejdą za parę lat na emerytury, oni zrobią bardzo szybko, wejdą w rynek cywilny, bo ich będą interesować pieniądze. Dlatego nam, ludzi z naszych czasów, naszego pokroju, dlatego utarło się po dzień dzisiejszy, że potencjał, inwestycja w nas i nikt się później nami nie opiekuje. Ja odchodząc na emeryturę bardzo szybko potrafiłem te moje wartości antyterrorystyczne, policyjne, wiedzę, umiejętności i skuteczność zmonetyzować na rynku cywilnym. I to mi się, nie powiem, że mi się to udało, bo ja nad tym pracowałem, myślę, około 7-8 lat przed odejściem już na emeryturę do rynku. Ja już wiedziałem, jak ja muszę się zachować, żeby osiągnąć jakieś perspektywy i cele i skuteczność na rynku. A no właśnie, bo chciałem też tak naprawdę, żebyś o tym powiedział i fajnie, że o tym wspomniałeś, bo ta decyzja nie może być nagła. Dobra, wkurzyłem się gdzieś tam na szefa, złożę raport, odchodzę. No wydaje się, że najbardziej taką przemyślaną decyzją jest ta, kiedy zakładam sobie tak, do tego momentu mniej więcej chcę dociągnąć, o ile oczywiście zdrowie pozwoli, ale powoli zaczynam się przygotowywać do tego, co będę robił później. Bo to jest kwestia i najróżniejszych uprawnień, tak, i czy chociażby dokształcania się, robienia różnych kursów, być może jakichś zakupów i tak dalej, aby być przygotowanym i powiedziałbym nawet
dojrzałem do podjęcia naprawdę świadomej i dobrej decyzji. Dziękuję, panowie. Nasze drogi w tej chwili niestety, ale się rozchodzą. Tak, ja już byłem, ja tak naprawdę wewnętrznie, umysłowo wiedziałem, że chcę odejść. I zrobiłem coś, czego nie powinienem robić. I to jest wbrew moim zasadom i toku postępowania. Przeciągnąłem na szczęście o króciutki czas. No i też nie ukrywam, że ta, dzisiaj mogę powiedzieć głośno, patologia wewnętrzna, która zarządzania moją jednostką, trochę też zmusiła mnie do jednak do tej decyzji, dobra, tu i teraz. A moje powody tak naprawdę odejścia też opisuję w książce, no ale to może pozostawmy dla czytelnika. Za chwilę jeszcze o książce wspomnimy, także spokojnie. Dobrze, a powiedz mi, bo to taka w sumie ciekawostka, ciągnie was do filmu. Z jednej strony oczywiście to były kwestie i twojego usportowienia, że tak się wyrażę. Naturalnym oczywiście był też ciąg do sztuki, sportu, walki, no bo to się w służbie, zwłaszcza w takiej jednostce, zdecydowanie przydaje i podnoszenie też kwalifikacji w tym zakresie, czyli nie tylko walka bronią, ale także i tymi przysłowiowymi gołymi rękami, no i z wykorzystaniem oczywiście też innych narzędzi. Więc w kaskaderce, wiadomo, no, realizując pewne zadania wcześniej w mundurze, poziom pewnego stresu, który możemy kontrolować, tutaj ta wajcha, jak się to mówi u nas na Śląsku, jest łatwiejsza trochę do przesunięcia, tak? Ten strach i stres jest trochę bardziej do opanowania. No, wynika to po prostu z pewnych doświadczeń życiowych, zawodowych przede wszystkim. Więc kaskaderka, można powiedzieć, że jest pewną naturalną formą, no i ona też bardzo mocno potem wchodzi w film. I tu bym chciał wspomnieć o dwóch odcinkach, które wcześniej były realizowane, bo w piątym odcinku podcastu Na Celowniku był Marcin Borys Miksza, który też swoje różne przygody w policji przechodził. Teraz już się pochwalił, że kolejny sezon Kruka będzie konsultował, o czym wstępnie gdzieś tam w odcinku powiedzieliśmy. A w 11 odcinku występował Janek Zwierzak, tak? Czy pseudozwierzak. Właściwie ten, który rozpracowywał Krakowiaka. No, on też może nie grał w jakichś filmach fabularnych, zresztą no, Borys też w sumie nie gra. Nie, ale był dokument nakręcany, więc jest chyba ciągota, jest chęć wystąpienia, czy to chodzi bardziej, żeby znaleźć swoje miejsce na ziemi, no przy okazji też jakieś pieniądze, które wpadają, no bo tak naprawdę idąc dalej, każdy z was, z waszej trójki, a tych osób mógłbym wymienić jeszcze więcej, patrząc po swojej bibliotece, też gdzieś wypuścił książkę, więc to gdzieś to tak samo indywidualnie kiełkuje, bo próbuję to czasem zrozumieć i też tak chłopaków wcześniej podpytywałem, skąd w ogóle ta książka też się pojawiła. Więc jakbyś te trzy elementy mógł opisać po swojemu, czyli film, kwestie kaskaderki i książki. Oczywiście. Artur, jak to się mówi? Tak jak w operetce wielka sława to żart. Ja tą wielką sławę poznałem bardzo szybko, ale też i przypadkowo. Wspomniałeś o tych panach, którzy pracują, konsultują, grają też w filmach. Też jeden z moich serdecznych kolegów ode mnie z jednostki też bardzo dobrze sobie radzi. Mariusz Węgłowski sobie bardzo dobrze radzi też w różnych produkcjach filmowych. Ale zobacz, spośród setek tysięcy ludzi, którzy odchodzą na emeryturę, o ilu słyszysz, że ten gra w filmie, w tamten? Jakbyśmy może z 50 naliczyli, może 100, i to jest koniec. Ale to zawsze w różnych grupach, podgrupach i tak musi być jakiś lider. Czy to jest w mundurze i jest ten dowódca? Czy odchodzimy razem grupą, czy sukcesywnie, to i tak musi być jakiś lider, który pewne tematy, jak to się mówi, łapie. I pociągnie. Ale no, nikt nie da nam na rynku cywilnym pod nos tacy. Nie, to na pewno nie.
ci wszyscy ludzie, których wymieniasz, każdy swoją ciężką pracą, swoimi zasługami albo został zauważony, albo po prostu wypracowali sobie to i im się należy za to szacunek. Jeżeli będzie siedział bezczynnie, to będziesz tylko zazdrościł, że ktoś konsultuje film, ktoś gra w takim odcinku, ktoś i tak dalej. To ja prawda. Cały czas do tego zmierzam, do tej mentalności naszej, że ona jest zła. Jeżeli ktoś będzie tą drogą szedł, to nie osiągnie w życiu niczego. Trzeba zawalczyć. Tak jak walczysz służąc, ryzyko, pot, krew, zmęczenie, tak samo odchodząc na emeryturę, tak samo musisz zawalczyć. Jednemu na 100, na 200 udaje się zupełnie przypadkowo. U mnie w kaskaderce powstawał, jak powstała w ogóle kaskaderka, to jest, to dzisiaj mogę powiedzieć, że to był hit. Ale tak jak wspomniałeś, my, to co kaskaderzy robili na planie filmowym, to u nas to był trening. Dzisiaj każdy antyterrorysta w zasadzie jest z automatu kaskaderem. Być może niewyposażonym w odpowiednie tam środki sprzętowe, ale jeżeli by miał dostęp do tych rzeczy, no to spokojnie może być kaskaderem. No, BHP po jednej i po drugiej stronie wygląda trochę inaczej, tak trochę żartując, nie? Inaczej, trzeba mieć BHP tu i tu, tak. Ale zobacz, pojechaliśmy na plan filmowy jako antyterroryści. Płacili nam tam jakieś tam, strzelam, bo to już tak dawno było, że nie pamiętam. Załóżmy, niech to będzie 100 zł za dzień w tamtych czasach. Przyjeżdżali kaskaderzy z Warszawy do Wrocławia. Dostawali 1000 zł za dzień. I my tak siedzimy po naszej scenie, patrzymy, co oni robią. Ten przeskoczył przez murek, tamten gdzieś z pierwszego piętra wyskoczył na poduszkę. Tamten gdzieś samochód zahamował, to on przebiegł koło tego. W ogóle jakieś bzdury dla nas, gdzie dla nas to w ogóle tam tak patrzyliśmy na siebie. To... I mi zaświeciła się w głowie po prostu jakaś lampka. Mówię, a czemu my nie możemy stworzyć teamu kaskaderskiego? Jeździmy na ten plan filmowy jako policjanci. Przecież dla nas te rzeczy, co oni robią, no to my to bez rozgrzewki robimy. No i pogadałem z producentem, dał szansę, zrobiliśmy jeden numer, zrobiliśmy drugi numer, byliśmy zdecydowanie dużo tańsi, sam już nie dawałem rady, zacząłem montować zespół z chłopaków, no i tak powstał mój zespół kaskaderski, który notabene funkcjonuje do dzisiaj. Ale jakby nie patrzeć, wnieśliście pewną jakość również do polskiego filmu i to się dało zauważyć, tak? Pewne produkcje, również serialowe, branżowe były właśnie we Wrocławiu. No można się domyślać, że akurat to wam pasowało, ale było widać też to, co Borys też robi, tak? Kwestia nawet, jak ktoś dobywa broń, jak tą broń trzyma, jak tą broń wykorzystuje, już nie chodzi nawet o jakieś tam oddawanie strzałów, tak? Użycie też was, a nie... Ja powiem szczerze, mam pewną alergię, jak widzę w filmach, jak podchodzi jakiś tam pododdział mniejszy, większy, no i widzę, jest jakaś grupa ewidentnie zapalonych rekonstruktorów, każdy inaczej wygląda, każdy inaczej się zachowuje, widać, że o zgraniu jakimkolwiek czy prawdziwej taktyce nie ma w ogóle mowy. Ja wiem, że dla większości widza i tak będzie to wow, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy te nasze kino też profesjonalizować, a idziemy w tą stronę i tak jak powiedziałem, swój wkład moim zdaniem tutaj mieliście, to ono dzięki temu zmienia się na lepsze. Tak trochę odjeżdżamy od naszego tematu, ale myślę, że jest to warte podkreślenia. Dokładnie, tylko weź Artur też pod uwagę, ty patrzysz na to jako zawodowiec. Ja też patrzę na to jako zawodowiec. To prawda, mamy zboczenie zawodowe. No. Tak. Ja patrzę na człowieka, który trzyma broń w ręku, stoi na luzie, jedną rękę trzyma, nie wiem, może siedzieć, cokolwiek. Daje po prostu mu broń, jak on ją chwyta, bierze i ja już wiem o tym człowieku wszystko. Tak. Tak, dokładnie. Ciężko to wytłumaczyć, ktoś, kto nie ma z tym do czynienia, ale ty mnie rozumiesz doskonale. Ale myślę, że większość widzów, którzy oglądają, myślę, że dla nich to jest chyba nawet bez różnicy, czy to są rekonstruktorzy, gdzie tamte są fajni ludzie, tylko być może brakuje im tego poukładania. Nie, ja im niczego nie odmawiam. Czy to są prawdziwi antyterroryści, prawda? Są ubrani, mają kominiarki, ładnie wyglądają, a kto tam się chowa pod tym całym szpejem, to w zasadzie to nie ma to znaczenia. Na planie filmowym. Na planie filmowym ma znaczenie, kto za ile przyjedzie i to zrobi dzisiaj. Okej, dobrze. No bo słuchaj, jakby też nie patrzeć, tych filmów, brzydko mówiąc, zahaczyłeś dość trochę, tak?
Był między innymi słynny demon, było 80 milionów, była sama, sala samobójców, była i fala zbrodni. No i ta lista twoja tak naprawdę jest dużo, dużo dłuższa. Chciałem powiedzieć tylko do słuchaczy te tytuły, które najpewniej mogą kojarzyć. Ale okej, okay. No, a jak z tymi książkami? Bo u policjantów widzę, no pomijam już kwestię Jurka Dziewulskiego, tak, ale zasadniczo tych policjantów coraz więcej się pojawia, którzy w ten dość specyficzny, bym powiedział, rynek i z jakichś powodów wchodzą, tak. Podobnie trochę jest z naszymi służbami specjalnymi. Też tych książek od chłopaków zaczyna się trochę pojawiać. To taka forma trochę jak właśnie Jurek Zwierzak chyba gdzieś tam pisał, że to taka trochę jego spowiedź. U Lorantego chyba też była podobna sytuacja, nawet chyba ta jedna z jego książek pod tytule nawet tak ma o spowiedzi psa. To taka spowiedź, taki trochę, no nie chcę powiedzieć, że testament, bo by nam tutaj zaleciało śmiercią, ale takie zamknięcie pewnego rozdziału, czy może kwestia podsumowania, żeby z tej naszej ulotnej pamięci coś nie uciekło? Wiesz co, myślę, że to jest chyba dla każdego autora indywidualne podejście. Ja uważam, że jeżeli tak się dzieje, że ludzie byli odchodzący ze służb różnych, wywiad, kontrwywiad, policja, wojsko, jakiekolwiek by to nie były służby, po odejściu wydają książki, bardzo dobrze. Po pierwsze, jest to dla nich sposób na dodatkowe jakieś źródło finansowe. No ale nie róbmy też jakiejś nadziei niektórym osobom, to naprawdę by trzeba było wiele sprzedać, żeby jakiś straszny, to nie jest może dobre słowo, ale duży zysk z tego wynieść. No tak? To wszystko zależy, gdzie, z jakim wydawnictwem kto się, no biznes, kolejny temat biznes, to jak sobie to poukładasz, tak później masz. Ale ja uważam, że dobrze, ludzie są ciekawi tej prawdziwości w danych jednostkach, w danej służbie, jak się to odbywa. Faktycznie masz rację, że jest ostatnimi czasy wysyp takich informacji dla społeczeństwa, którzy nie mieli z tym styczności. Może jeszcze nie wysyp, ale się pojawia. Się pojawiają. Inaczej, ja uważam, że dobrze, bo sam jestem jednym z nich. Uważam, że dobrze, ludzie są ciekawi, czytają, kupują, porównują. A ja patrzę na to jeszcze szerzej, jeszcze głębiej, że coraz więcej autorów pisze prawdę i faktycznie jak jest, to dzięki temu też zmusi system do nowelizacji, do wdrożenia nowych rozwiązań, utajnienia być może tych rozwiązań, bo dzisiaj, na dzień dzisiejszy, bycie antyterrorystą to nie jest jakiś sukces, jakiś wyczyn, dzisiaj każdy może być antyterrorystą. To co się też w policji dzieje, obniżają warunki przyjęcia, testów sprawnościowych i tak dalej. Gdzie to tak naprawdę powinno być hermetycznie zamknięte. Cała taktyka rozwiązania, możliwości, usprzętowienie powinno to być po prostu w zamkniętym kręgu. A to jest wszystko otwarte i nikt tego nie blokuje. Ale jak się tak dobrze zastanowić, patrzę też przez gdzieś tam pryzmat własny, jakbym pewne swoje żale, stwierdzone również nieprawidłowości i tym podobne sytuacje chciał opisywać, to przypuszczam, żeby skończyło się masą pozwów sądowych, tak? Więc idę o zakład, że też nie o wszystkim napisałeś, że pewne rzeczy jednak zostawiłeś. Dokładnie. Ja być może opisałem 25, może procent, nawet 20%. Komu mogłeś, to pewnie wypaliłeś przysłowowego liścia, tak? Owszem, przymierzam się do drugiej części. Ona już będzie bardziej taka ukierunkowana na dany profil. Ludzi, systemu, tematów, ale tak, są rzeczy, o których honorowo, charakternie nie powinno się pisać i o tym się po prostu nie pisze. Jeżeli ktoś się odważy o czymś opisać, o czym nie powinien, to ocenią go czytelnicy, oceni go środowisko. No tutaj tak. to już po prostu decyzja jest tej osoby. To celowo sobie zostawiłeś taką furtkę na drugą książkę, czy to była kwestia, czekałeś na jakby reakcję rynku, czytelników, patrzyłeś, jak się sytuacja w ogóle rozwinie i czy może coś się jeszcze wydarzyło i stwierdziłeś, dobra, to chyba jest moment, żeby znowu usiąść. Wiesz co, to co będę chciał
opisać w drugiej części nie pasowałoby do tego, co powstało w pierwszej. Po prostu. Zawaliłem z jedną sprawą, przyznaję się. Nie podałem wam, a Grzegorz też się nie upomniał, tytułu. Tytuł, no pewnie nikogo nie zaskoczy. Antyterrorysta od marzeń po szczyt. I dlatego też, Grzegorzu, właśnie o te marzenia chciałem pytać. I tak naprawdę, co mnie cieszy, właściwie zanim zdążyłem jakiekolwiek marzenia zapytać, to właściwie już mówiłeś, że już od małego, no to, co sobie wymyśliłeś, to próbowałeś przynajmniej, tak? Bo pewnie nie wszystko zawsze się da. Ale próbowałeś realizować. Zostały jakieś marzenia niezrealizowane w służbie? Bo te, które masz teraz, to przypuszczam, że jednak do nich dążysz. W służbie? Wiesz co, jeżeli nie odpowiadam ci w pierwsze tempo, to znaczy, że ich nie mam. A jeżeli miałem i ich nie pamiętam dzisiaj, żeby natychmiast ci odpowiedzieć, to widocznie one były... Nie były ważne. Nie były ważne, dokładnie. Czyli jasne. Temat służby jest dla mnie zamknięty. Dzisiaj moją służbą jest życie w cywilu. I tutaj mam, tu już mam zupełnie inne marzenia. Nie wracam do przeszłości. Zajmujesz się mentoringiem, biznesem ogólnie, bezpieczeństwem biznesu. Nie było chyba jakoś bardzo trudno się przestawić, co? Zwłaszcza, że szykowałeś się do... To nie była chwila, tylko tak naprawdę to był proces związany z odejściem ze służby. Tak, dlatego było mi znacznie łatwiej płynnie przejść z munduru do garnitura. Dokładnie. Trochę rymem częstochowskim. Ale tak, tak. No... Rozumiem, że niczego nie żałujesz i że wszystko potoczyło się tak, jakbyś chyba nie, sobie sam jestem, jestem ostatni, żeby żałować czegoś, co się wydarzyło. Coś, co się wydarzyło, już jest przyszłością i średnio mnie to już interesuje. Wyciągam oczywiście jakieś wnioski, żeby nie popełnić jakichś błędów. Bardziej żałuję, że przyszłe moje cele, marzenia powoli się realizują. Ale jeżeli powoli, patrzę na to też pozytywnie. Jeżeli powoli, to znaczy, że długo się żyje i jest to pozytywne. Młodych ludzi dzisiaj byś zachęcił do wstąpienia do munduru? Tak, jak najbardziej tak. Zachęciłbym, ale nie po to, żeby poszli odsłużyć, ale po to, żeby poszli bardziej rymem częstochowskim, bardzo fajne określenie, zasłużyć. Tak jak to zrobiłem ja, tak jak to zrobiłeś ty i wielu innych. Nie wszyscy, ale wielu innych. To dopiero da ci twoją wartość, którą będziesz umiał docenić, zmonetyzować, przewartościować na rynek cywilny. Będziesz umiał po prostu wykorzystać to wszystko, co ci dał system służb, zapłacili za ciebie, wyszkolili cię, a ty później nie umiesz tego wykorzystać. Dali ci to za darmo. To ja mam jeszcze narzekać? Nie tak. Ja patrzę na to zupełnie w inny sposób. Dziękuję za to, co mi dali. Dziękuję za to, co mi dała policja, co mi dały służby, co mi dali ludzie, którzy mnie otaczali i mnie popierali, uczciwie i szczerze klepali po plecach i wskazali mi kierunek, wykorzystaj to teraz tam. Bo nikt ci już tego nie odbierze. To jest twoje. Zostałeś wkalkulowany w budżet naszego państwa. Fajne trochę podsumowanie, można by powiedzieć. Czyli rozumiem, że jak i do munduru zachęcasz, to i do pododdziałów i jednostek, powiem dość ogólnie o specjalnym charakterze, też oczywiście byś zachęcał. Tak, wiesz, nie wszyscy się też nadają na ten poziom najwyższy, ale możliwości jest dużo. Jaka by to ni była jednostka policyjna, wojskowa, jakikolwiek innych służb, zachęcam. Dzisiaj są tam perspektywy, dzisiaj można tam mieć stałe źródło zarobkowania, finansowania, czyli tak zwana pensja, bo na rynku cywilnym jest ciężko, jest trudno, lata pracy i tak dalej, ale mówię, jeżeli ktoś będzie tylko na te wartości patrzył, to nie osiągnie ani sukcesu w służbach, ani sukcesu już po służbie. Trzeba pójść z powołania. No tych ludzi jest bardzo mało, no ale no, tu bym bardziej się skupiał, żeby stworzyć jakiś taki klucz, żeby tych ludzi z powołaniem właśnie ich zachęcać, mobilizować. Chociaż i tak się to dzieje. Także no kwestia wyboru indywidualnego. Ale mówię, jeszcze raz zaznaczę, już ostatni raz, że ktoś, kto się zdecyduje służyć w jednostkach wojskowych, policyjnych, to już niech ten czas wykorzysta i poświęci na zbudowanie siebie
taki sposób, że jak odejdzie, bo mundur się kiedyś skończy, jak już odejdzie do tego cywila, żeby umiał płynnie przerzucić te wszystkie rzeczy, które dostał za darmo, a jeszcze dostał za to pieniądze, czyli pensję, na rynek cywilny, żeby to umieć fajnie wykorzystać. To jest ciężko, ale jest to możliwe. Ja wiem po sobie i po wielu, wielu innych, nawet po tych osobach, o których ty wymieniasz dzisiaj. Ci wszyscy ludzie tak po prostu zrobili. Dlatego dzisiaj nie mają problemu z pracą, nie mają problemu z utrzymaniem się i tak dalej. Grzegorz, podobnie jak twoja książka wymaga kontynuacji, myślę, że nasze spotkanie też będzie wymagało kontynuacji w kolejnym odcinku. Być może niektóre zagadnienia sobie teraz trochę wybierzemy i pogłębimy faktycznie, bo jak widać, jakby płaszczyzn czy platform, gdzie moglibyśmy o pewnych rzeczach rozmawiać, no okazuje się, że jest więcej niż mi się wydawało na samym początku, kiedy planowałem naszą rozmowę. Tematów jest sporo, tematów jest dużo. Bardzo fajnie mi się z tobą rozmawia, bo jesteś w temacie dość bardzo, wiesz, biegły. Wiesz, o czym ja mówię, ukierunkowujesz mnie. A myślę, że dla słuchaczy, którzy też interesują się służbami, być może jakieś pytania też by mieli, to wiesz, jest o czym rozmawiać. Bo ja jestem raczej takim człowiekiem, że dzisiaj się dzielę z każdym moim doświadczeniem, moimi przemyśleniami. Nie do końca one też są pozytywnie odbierane, no ale ja tam byłem, ja tam służyłem, ja tego dotknąłem i dzisiaj głośno, wiesz, mogę każdemu, kto się interesuje służbami i nawet biznesem, mogę powiedzieć, że dzisiaj chociażby gram prewencji jest tańszy i jest lepszy, skuteczniejszy jak w późniejszym etapie kilogram interwencji i to się ma do biznesu i to się ma też i do służb. Tylko trzeba umieć to zrozumieć. To jedna z podstawowych zasad tak naprawdę w dbaniu o bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo różne, tak? Kończywszy nawet na tym zdrowotnym. Tak, dzisiaj bezpieczeństwo to nie możemy patrzeć na pryzmat, wiesz, całego naszego kraju, całej populacji naszej. Ale dzisiaj też bezpieczeństwo dużo, dużo bardziej zagrożone jest właśnie tak punktowo, indywidualnie. Dzisiaj masz pieniądze, to dzisiaj nie śpisz spokojnie. No, informacje i pieniądze niestety powodują, że tak jak powiedziałeś. Są w zainteresowaniu, tak. Tak, dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był były antyterrorysta, dzisiaj szczęśliwy i spełniający się emeryt, starszy aspirant sztabowy Grzegorz Cichy Mikołajczyk. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję za spotkanie, za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.